Dziękuję, witam Państwa jak zwykle w gościnnych progach Andrzeja Stronka i Domu Literatury i całego tutaj zespołu. Proszę Państwa, tak jak obiecałam w zeszłym miesiącu, obiecaliśmy przy spotkaniu z Janką Ochojską przy promocji książki Świat według Janki, że następne spotkanie to będzie z diabłem. Z diabłem, który pisze w prasie, czyli z redaktorem Markiem Zającem, który pisze jako diabeł w lustrzanym odbiciu, opisuje naszą rzeczywistość. No ale życie prowadzi swój własny scenariusz. Napisało go zupełnie niespodziewanie, odszedł od nas profesor Bartoszewski. No i tak rada w radę doszliśmy do wniosku, że diabeł może poczekać. On jest zawsze aktywny i gotowy zawsze do działania. No a to nasze spotkanie po prostu poświęciliśmy dzisiaj wspomnieniom profesora Bartoszewskiego, ponieważ ów diabeł tutaj stojący, Państwo pewnie nie wiecie, ale niedługo się dowiecie już oficjalnie, jest biografem pana profesora Bartoszewskiego. Był współredaktorem kilku jego książek i w lutym roku przyszłego, jak tutaj się zdradził, przy herbacie zamierza wydać biografię, którą ma już w komputerze, bo on nad nią dawno pracuje. No już w części, tak. Dopracowuje, więc pewnie spotkamy się w przyszłym roku na promocji tej książki, mam nadzieję. Natomiast dzisiaj myślę, że Marek zechce nam opowiedzieć trochę swoich wspomnień, ma ich wiele, a trzeba powiedzieć, że nasza znajomość w sumie zawiązała się tak naprawdę poprzez wspólne robienie promocji książki, w zasadzie dzienników pana profesora w 2007 roku we wrześniu, kiedy tutaj przyjechał, tutaj w sensie do Łodzi, bo robiliśmy to na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Będą za chwileczkę zdjęcia, wygrzebaliśmy gdzieś tam z archiwów, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to wyglądało w 2007 roku. Wiem, że tutaj niektóre osoby były na tym spotkaniu, wiedzą, jak to wyglądało, więc chwila wspomnień. Najpierw na zdjęciach, a potem poprosimy Marka o jego wspomnienia. O! Pan jest. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za przybycie tutaj. To jest dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt, ale też i wielka próba. Po raz pierwszy na takim spotkaniu, na których zawsze byłem przyzwyczajony być z profesorem, może zadawać profesorowi jakieś pytania, może współorganizować takie spotkanie. Dziś po raz pierwszy bez niego pozostaje wyłącznie nasza pamięć. Pamięć chociażby o tamtym spotkaniu w Łodzi. No właśnie, to jest cały profesor. Żywa gestykulacja, uśmiech. To jest też ciekawa rzecz, jak spojrzymy na najwcześniejsze wspomnienia o Władysławie Bartoszewskim, zapisywane w czasie, kiedy można powiedzieć, Władysław Bartoszewski był jeszcze nikim, a na pewno nie był znany. Najwcześniejsze wspomnienia z czasów okupacji, ludzi, którzy z nim współpracowali, na przykład w Radzie Pomocy Żydom Żegota, to właściwie o Władku Bartoszewskim wszyscy piszą dwie rzeczy. Że mówi bardzo szybko i wszystko wie, to jest rzecz pierwsza, a mówią o człowieku, który wtedy ma 20 kilka lat, a druga rzecz, mówią, że na nim zawsze można było polegać. To są bardzo wiarygodne relacje, bo jak mówię, spisywane tuż po wojnie albo w latach 50., czyli w czasach, kiedy wokół Władysława Bartoszewskiego nie było jeszcze tego nimbu, tej aureoli, tej sławy, nie był człowiek znany. Ale właśnie w ogóle od tego chciałbym rozpocząć wspomnienie o Władysławie Bartoszewskim. O tym, jak losy Władysława Bartoszewskiego związały się z Łodzią. To było tuż po wojnie. Władysław Bartoszewski miał 23 lata. Wrócił do zburzonej Warszawy. Tymczasem tu w Łodzi, Państwo wiedzą to lepiej niż ja, funkcjonowała tymczasowa stolica Polski. I jego ojciec, także Władysław, jeden z wicedyrektorów Banku Polskiego przed wojną, przyjechał do Łodzi wraz z innymi urzędnikami Banku Polskiego, którzy przeżyli
czasy wojny i okupacji, żeby odbudować bank państwowy. Tu w Łodzi dostał jakieś mieszkanie i co pewien czas, co kilka dni, co tydzień jego młody syn przyjeżdżał ze zburzonej Warszawy, żeby pomieszkać choćby przez 1-2 dni w normalnych ludzkich warunkach, żeby się umyć, jak na człowieka przystało, żeby się najeść, wyspać w normalnym łóżku, a potem znowu na kilka dni wrócić do tej zburzonej Warszawy. I tak po raz pierwszy w życiu Władysława Bartoszewskiego pojawiła się Łódź. Ale w tym jest jeszcze coś bardzo charakterystycznego. Kiedy dziś z perspektywy patrzymy na życie Władysława Bartoszewskiego, to właśnie widzimy przede wszystkim człowieka sukcesów. Oczywiście rozumianych głębiej niż sukces finansowy, czy po prostu bycie rozpoznawanym. Ale człowieka, który w swoim życiu zrobił wiele wielkich i dobrych rzeczy. Tymczasem jak spojrzymy na jego 93-letnie życie, w tym życiu wiele było momentów, można powiedzieć, przestoju. Albo wręcz momentów, które można nazwać czarną dziurą. Takich momentów, kiedy jego życie wydawało się zwalniać tempo. Albo więcej. Jego życie właściwie leżało w gruzach. Weźmy czas powojenny. To jest 23-letni człowiek, który ma już większe życiowe doświadczenie niż nie jeden 90-latek. To jest człowiek, który przeżył Auschwitz. To jest człowiek, który był zaangażowany bardzo głęboko w konspirację. To jest człowiek, który był współorganizatorem Rady Pomocy Żydom. To był człowiek, który przeżył powstanie warszawskie. To był człowiek, który po upadku powstania ewakuował archiwum i część skarbca Komendy Głównej Armii Krajowej z Warszawy w przebraniu sanitariusza pod dowództwem słynnego Kazimierza Moczarskiego, późniejszego autora Rozmów z Katem. Ale to był człowiek, który właściwie nie ma przed sobą perspektyw. Ma 23 lata. Był piekielnie zdolny. Miał wspaniałe życiowe plany. Pochodził z bardzo dobrej rodziny, jak na tamte czasy. Jak mówię, ojciec, wicedyrektor banku, wychuchany jedynak. A tak naprawdę to jest człowiek bez perspektyw. Ma zrobione kilka semestrów polonistyki na tajnych kompletach, ale w nowym ustroju właściwie nie ma przed sobą przyszłości. Co ma robić? Powoli wokół jego przyjaciół z konspiracji, jego samego zaciska się pętla. Oni próbują jakoś zorganizować swoje życie. Ale tak naprawdę kolejne miesiące pokazują im, że nowe państwo robotników i chłopów ich nie potrzebuje. Co więcej, uważa ich za wrogów. To są ludzie, którzy powinni dostawać odznaczenia i być traktowani jak bohaterowie. A tymczasem ostatnie odznaczenie na bardzo długie lata to jest Krzyż Waleczny, który Władysław Bartoszewski rozkazem generała Bora Komorowskiego otrzymuje w październiku 1944 roku za udział w Powstaniu Warszawskim. To jest człowiek, który właściwie nie ma przed sobą perspektyw. I szybko okazuje się, że ten czarny scenariusz się ziści. Pierwsze aresztowanie, przetrzymywany w więzieniu, potem na krótki czas wypuszczony, po raz drugi aresztowany. W więzieniach komunistycznych mija 6,5 roku. Jest rok 1954. Ile lat ma ten człowiek? Ten człowiek ma już 32 lata. Za sobą piękną biografię, która w ówczesnym ustroju przekreśla jakiekolwiek jego szanse. To jest człowiek, który ma nieskończone studia. To jest człowiek, który jak na razie nie widzi najmniejszych szans na realizowanie swoich talentów. Ma 32 lata i życie w rozsypce. Począwszy od tego, że na samym początku musi pojechać do sanatorium, ponieważ cierpi na ciężką gruźlicę po tych ponad 6 latach spędzonych w więzieniu. 32 lata. Weźmy pod uwagę, że to jest czas, kiedy życie ludzi jest krótsze, a zatem szybciej też nabiera tempa. Czarna dziura.
Dobrze, działam, próbuję, między innymi na łamach Tygodnika Powszechnego. Jeżeli tylko cenzura słabnie, wydaje kolejne książki z wielkimi kłopotami, rozpoczyna pojednanie polsko-niemieckie, polsko-żydowskie, tak to prawda, ale potem przychodzi stan wojenny. Rok 1981. Ile lat ma ten człowiek? 1981 rok. Prawie 60. Dla wielu ludzi to już jest kres życia. Internowany i znowu się okazuje, że w tej Polsce nie ma czego szukać. Znowu to życie z wielkim trudem odbudowane leży w gruzach. Wyjeżdża do Niemiec, pracuje jako wykładowca historii na uniwersytetach w Monachium, w Augsburgu, w Eichstätt, ale siłą rzeczy, proszę zobaczyć, 60-letni człowiek musi się przyzwyczaić do życia zupełnie na nowo, w obcym kraju. Poza tym, siłą rzeczy znajduje się na marginesie tego, co dzieje się w Polsce. Rzecz charakterystyczna. Przychodzą przemiany wraz z rokiem 88, a przede wszystkim rokiem 89. To jest ciekawy moment w biografii Władysława Bartoszewskiego. Mało kto to zauważy. Wszyscy jego dawni przyjaciele, wciąż przyjaciele z opozycji, nagle zostają wchłonięci przez wielką politykę. Krzysztof Kozłowski, wielki przyjaciel z czasów Tygodnika Powszechnego, zostaje pierwszym niekomunistycznym ministrem spraw wewnętrznych. Znany dobrze Władysławowi Bartoszewskiemu, Tadeusz Mazowiecki wcześniej zostaje premierem. Wiele tych przykładów można by wymienić. A co się dzieje z Władysławem Bartoszewskim? W Polsce wszyscy o nim zapomnieli. Jest taki jeden fragment, który większości czytelników umyka w rozmowach Władysława Bartoszewskiego z Michałem Komarem. Michał Komar pyta Władysława Bartoszewskiego o tamten czas. Profesor mówi bardzo wprost. Czekałem na telefon. Na telefon milczał. On jest gotowy. Pali się do działania. Z jego punktu widzenia no, ma zaledwie niecałe 70 lat. Ma, jak na dyplomację przystało, genialną kartę przetargową. Nikt w Polsce, i to wiemy, nie ma takich kontaktów w Izraelu, a przecież wolna Polska zaczyna odbudowywać zerwane w 1967 roku relacje z Izraelem. Nikt nie ma tak dobrych kontaktów w Niemczech, w jednoczących się Niemczech, które są kluczowym partnerem dla Polski na początku lat 90., jak Władysław Bartoszewski. Wreszcie ten telefon dzwoni. Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim. Profesor oczywiście nigdy, żeby to było jasne, nie mówił o tym w duchu rozgoryczenia. Ale my na to spójrzmy chłodnym okiem. Jaka jest propozycja? Ambasador w Wiedniu. To bardzo miła placówka. Piękne miasto. Ale nie ukrywajmy, jednak na uboczu tego głównego biegu spraw europejskich. O paradoksie. Lech Wałęsa okazuje się mieć dużo lepszą intuicję po latach powołując Władysława Bartoszewskiego na ministra spraw zagranicznych niż niezwykle mądry, wspaniały, zaprzyjaźniony z Władysławem Bartoszewskim Tadeusz Mazowiecki. Ale w gruncie rzeczy to jest znowu 5 lat trochę na uboczu spraw. Ambasada w Wiedniu. Potem zaczyna się ten wielki okres natężonej pracy w życiu Władysława Bartoszewskiego, ukoronowany, kiedy po raz drugi zostaje ministrem spraw zagranicznych za rządów Jerzego Buzka. Ale potem, znowu mało kto o tym pamięta, znowu jest czarna dziura. Władysław Bartoszewski to jest początek lat 2000. No, ma zaledwie 80 lat. Rozpiera go energia. Chciałby robić mnóstwo rzeczy. Jest cały czas do dyspozycji. Właściwie nikt nie ma pomysłu, co z Władysławem Bartoszewskim zrobić. Oczywiście jest inna władza, to także odgrywa swoją rolę. Ale wiemy, że to jest nasze dobro narodowe, że to jest
Nawet z pragmatycznego punktu widzenia nie musimy kochać Władysława Bartoszewskiego, ale wiemy, jak wielką rolę taki człowiek może odegrać w relacjach polsko-izraelskich czy polsko-niemieckich. Przychodzi dopiero kolejna fala popularności Władysława Bartoszewskiego, kiedy właśnie Michał Komar, wspierany przez redaktor Małgorzatę Maruszkin, zaczynają publikować książki biograficzne, te autobiograficzne opowieści profesora, które okazują się bestsellerem. Pierwszy tom tych rozmów Michała Komara do dziś sprzedał się w nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. Nagle wszyscy sobie przypominają, że jest taki człowiek i jeszcze żyje. I na dodatek tryska energię. Notabene opowiem Państwu taką anegdotę pokazującą, jaki był profesor. Jest właśnie rok 2005, 60. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Uroczystości odbywają się przy pomniku w Birkenau pod gołym niebem. Jest strasznie zimno. Jest na pewno minus 20 stopni, jeżeli nie gorzej. Byli więźniowie czekają na przyjazd polityków. To są wielkie uroczystości. 40 głów państw, królów, prezydentów, premierów przyjeżdża z całego świata na te uroczystości. Ale jak to zwykle bywa, politycy czują się najważniejsi. A więc byli więźniowie czekają na mrozie, a politycy się spóźniają. I to spóźniają się niemal godzinę. Ci byli więźniowie po prostu zamarzają, dosłownie zamarzają. Są na początku sini, a potem już niebiescy. Nie odzywają się w ogóle do siebie. Obok Władysława Bartoszewskiego, który notabene za chwilę będzie przemawiał, siedzi Izrael Gutman, wybitny profesor związany z Yad Vashem, historyk, autor fundamentalnej encyklopedii Holokaustu. Polski Żyd, który przeżył Auschwitz-Birkenau i który z Władysławem Bartoszewskim dobrze się znał i przyjaźnił już od lat, właściwie od końca lat 50. Już byli ze sobą w kontakcie. Jako ludzie dokumentujący tamten czas w historii Polski. Oni siedzą obok siebie, milczą i w pewnym momencie Izrael Gutman, który też słynął z ciętych ripost i poczucia humoru, spogląda na dużo wyższego Władysława Bartoszewskiego i mówi: no widzisz, Władku, a jednak umrzemy w Birkenau. To jest ten rodzaj kawałów, na które tylko ci ludzie są w stanie sobie pozwolić. To jest oczywiście taka klasyka ich wzajemnych dialogów. O ich dialogach można by zresztą napisać osobną książkę. Naprawdę można by napisać osobną książkę. Kiedyś byłem takim świadkiem rozmowy między nimi. Władysław Bartoszewski mówi do Izraela Gutmana: Izrael, ale wiesz co, my się tak dobrze znamy tyle lat, ale ja właściwie cię nigdy nie pytałem, a teraz mnie to interesuje, ty wierzysz w Boga czy nie? A profesor Gutman nic nie odpowiada, ale robi taką minę. Na co profesor z błyskiem w oku mówi: ale wierzysz, że Bóg dał wam ziemię obiecaną? Na co Gutman: tak, oczywiście! To po prostu historia dialogu polsko-żydowskiego na najwyższym poziomie poczucia humoru między tymi dwoma ludźmi się rozgrywa. Ale proszę zauważyć, to jest właśnie ten 2005 rok, który potem okazuje się przełomowy. Znowu, na fali tej popularności, zresztą potem dość przypadkowo, Władysław Bartoszewski z powrotem wraca na stanowisko polityczne, na stanowisko sekretarza stanu do spraw dialogu międzynarodowego, tak naprawdę odpowiada za stosunki właśnie z Niemcami, Izraelem i diasporą żydowską rozsianą po świecie. Ale proszę zobaczyć, ile w tym 93-letnim życiu jest takich momentów, wydawałoby się, przestoju. Albo takich momentów, kiedy wydaje się, że życie tego człowieka nie niesie ze sobą już żadnych perspektyw. Że ono się skończyło. Że los, opatrzność, pech, nieszczęście spowodowały, że już właściwie ten człowiek niewiele w życiu osiągnął. A jednak cały czas parł do przodu. I nigdy żadnego z tych okresów pozornego przestoju nie zmarnował. Nigdy. Okres spędzony w komunistycznych więzieniach. Jako pierwszy przykład z brzegu. Profesor często to powtarzał w naszych wspólnych rozmowach. Mówił:
Ja nawet ten czas spędzony w więzieniach uważam za pewne błogosławieństwo. Choćby z jednego powodu. Gdyby mnie zostawili na wolności, to oczywiście siłą rzeczy, jak każdy człowiek, próbowałbym ułożyć sobie jakoś życie. A ułożyć sobie życie w tamtym czasie oznaczało iść na jakiś kompromis. Nie było innego wyjścia. I kto wie, może ja bym w tych kompromisach poszedł za daleko. A w więzieniu wszystko było proste. Podstawowy dylemat polega na tym, donosić czy nie donosić na kolegów z celi. To dość prosta odpowiedź. Podczas przesłuchania sypać innych czy mataczyć? To też prosta odpowiedź. Mataczyć. Ja miałem proste życie w więzieniu. Zawsze to powtarzam. Po drugie, skoro nowa władza nie dała mu nigdy skończyć studiów wyższych, postanowił potraktować te 6,5 roku spędzone w więzieniu jako najlepszy w swoim życiu uniwersytet. Siedział nie tylko z wybitnymi profesorami, docentami, doktorami. Siedział z największymi mózgami Polski podziemnej. Siedział z niemieckimi zbrodniarzami. Co można robić w więzieniu? Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Bez przerwy. W celach ciągły ruch. Ktoś się pojawia na 2-3 miesiące, jest za chwilę przewożony do innego więzienia. Przychodzi nowy człowiek. A nowy człowiek to nowa wiedza. Władysław Bartoszewski bez przerwy przez 6,5 roku w więzieniu zapisywał sobie bezcenne informacje o polskim państwie podziemnym, o przedwojennej Polsce, o działaniu niemieckiego aparatu represji. Jak państwo sądzą, skąd się wzięły te genialne książki publikowane potem od końca lat 50., w latach 60. i 70., które są pracami absolutnie fundamentalnymi dla wiedzy naszej o niemieckiej okupacji? One miały dwa źródła. Pierwsze to te informacje zbierane przez Władysława Bartoszewskiego w trakcie okupacji, ale drugie źródło, kto wie, czy jeszcze nieważniejsze, to jest 6,5 roku więziennego uniwersytetu. Ktoś mógł ten czas zmarnować. Władysław Bartoszewski wychodził z założenia, że należy chwytać dzień. Ale jak to rozumiał? Rozumiał to nie w tym sensie, że każdy dzień musi przynieść mi jakąś przyjemność. Każdy dzień to jest dar, którego nie wolno zmarnować. Całe dnie spędzał nad książkami. Rzecz charakterystyczna. Kiedyś jako nastolatka zapytano go, kim chciałby być w przyszłości. Powiedziałbym, normalni chłopcy udzielają na tym etapie dość konkretnych odpowiedzi i dość oczywistych odpowiedzi. Odpowiedź Władysława Bartoszewskiego, natychmiastowa i bardzo szczera, brzmiała: chciałbym być mężem córki Gebetnera i Wolfa, właścicieli najlepszej księgarni i antykwariatu w Warszawie. Nawet nie wiedział, czy Gebetner i Wolf mają córkę jakąkolwiek. Ale to była jego szczera odpowiedź. Absolutnie szczera odpowiedź. To był człowiek, który nie był w harcerstwie. To był człowiek, który mimo tego, że przepojony patriotyzmem, starał się o powołanie do wojska, tego powołania nie dostał, bo do wojska się po prostu nie nadawał. Teraz proszę sobie wyobrazić człowieka wychowanego, jakby nie było, pod kloszem. Człowieka wychowanego w cieplarnianych warunkach, który nagle jest przeniesiony do piekła przekraczającego wszelką wyobraźnię. Wszelką. Był taki moment. Profesor nie lubił opowiadać o Auschwitz. Żył ciągle tym Auschwitz. Ciągle wspominał w taki sposób, że gdzieś to Auschwitz tam pobrzmiewało echem. Ale bardzo charakterystyczne. Go wszystkim opowiadał bardzo długo, wylewnie, w najdrobniejszych szczegółach. Auschwitz opowiadał krótko i sucho. Ale czasem dało się go namówić na opowieść. Zresztą raz jeden taką poruszającą opowieść zapisał w książce Warto być przyzwoitym. Przyznał się tam do czegoś, o czym potem przez długie lata nigdy nie wspominał. Na pewno na publicznych spotkaniach. Mianowicie on wspominał pierwszy apel w Auschwitz. Ich transport przyszedł do Auschwitz
wieczorem 21 września 1940 roku, ale został zarejestrowany dopiero następnego dnia, 22 września. To był tak zwany drugi transport warszawski. Pierwszy trafił do Auschwitz w połowie sierpnia. To były bardzo specyficzne transporty. W tych transportach było mnóstwo przypadkowych ludzi złapanych. Jak z reguły już od początku do Auschwitz trafiali ludzie, którzy no, zostali na przykład złapani przy przekraczaniu zielonej granicy, bo chcieli się dostać do polskiego wojska na zachodzie, to te dwa transporty były pełne ludzi kompletnie przypadkowo zgarniętych. Podczas tej pierwszej wielkiej łapanki w Warszawie w połowie sierpnia miały miejsce takie sytuacje, że po prostu namydlonych ludzi wyciągano od fryzjera. Wyciągano ich z tramwajów, zupełnie przypadkowo. Było to dość dziwne postępowanie, ale są takie dwa transporty w historii Auschwitz. Ludzie zupełnie przypadkowi w dużym stopniu. I zarejestrowano ich 22 września i odbył się apel. Ten apel zawsze miał mniej więcej taki sam scenariusz. Nowo przybyli stali już w szeregach, wszyscy starsi więźniowie też już stali w szeregach. I Lagerführer, czyli kierownik obozu, właściwie funkcja wicekomendanta, Karl Fritsch, człowiek, który zapisze się w historii bardzo przerażającym pomysłem. Karl Fritsch wpadł na to, żeby gazować cyklonem B. Kiedy komendant Hess wyjechał na delegację do Niemiec, Karl Fritsch przeprowadził pierwsze próby z cyklonem B, dochodząc do wniosku, że to jest bardzo dobra metoda zabijania. Ale to pieśń przyszłości, to będzie się działo później, jesienią 1941 roku. Na razie jest jesień roku 1940. I Fritsch zawsze miał takie przygotowane przemówienie do więźniów, gdzie mówił, kto ile powinien przeżyć w obozie. Najgorzej mieli Żydzi i księża. I wskazywał, taki chwyt retoryczny, wskazywał na komin krematorium. Różnie mówił. Czasem mówił, że 3000 stopni ciepła, czasem, że 5000 stopni ciepła. To było nieważne. I mówił, że to jest jedyna droga wyjścia z obozu. A potem odbywało się coś, co miało być rodzajem chrztu, przyjęcia deportowanych do obozu. Wybierano sobie jakąś przypadkową zupełnie ofiarę. Wywlekano tego człowieka z szeregu na środek i kapowie zaczynali tego człowieka bić w bardzo okrutny sposób. Bić tak, żeby zabić, żeby zamienić go po prostu w wielką, krwawą kupę mięsa. Na oczach tych ludzi. I to była rzecz, która Władysławowi Bartoszewskiemu przez wiele lat niemal co noc się śniła. Wracała w jego wspomnienia. I to był taki moment, kiedy cały jego świat się rozpadł. Cały jego świat. Ten świat dobrego domu, dobrych, prywatnych, katolickich szkół, ułożonego planu na życie, wyobrażenia o tym, czym jest życie, czym jest człowiek, po co się żyje. Władysław Bartoszewski, człowiek, którego wielu z nas uważało za bohatera, do końca życia nosił w sobie wyrzut sumienia za to, co się wtedy wydarzyło. Bo mówił bardzo wyraźnie, myśmy stali, 5000 dorosłych mężczyzn, patrzyliśmy na to i żaden z nas nie drgnął. Oczywiście mamy mnóstwo usprawiedliwień. Nie my to zorganizowaliśmy. Co mieliśmy zrobić? Rzucić się na SS-manów, na kapów, za chwilę wszystkich by nas zabili. Mieliśmy i mamy tysiące usprawiedliwień. Ale ten człowiek gdzieś głębi do końca swojego życia czuł wstyd za tamtą chwilę. Cały jego świat, wszystko wtedy się rozpadło. Gruzy, kompletne gruzy. Na dodatek, jak łatwo się domyśleć, taki człowiek, taki herlak, takie dziecko z dobrego domu, wychuchany jedynak i tak jest cudem, że w fatalnym stanie był dopiero na początku grudnia 1940 roku. To i tak dość szczęśliwie się złożyło, bo na początku Niemcy nie wiedzieli, co robić z tak zwanymi młodocianymi. Nie umieścili ich w innym bloku i nie wypędzali ich przez pierwsze dni do pracy. Gdyby nie to, to zapewne Władysław Bartoszewski byłby bliski śmierci już w listopadzie.
a może już w październiku. A ten najgorszy kryzys ma w grudniu. I znowu jest scena, którą on będzie pamiętał do końca całego swojego życia. Do końca. Traci przytomność, on nie jest już w stanie ustać na apel. I jacyś ludzie. Profesor sobie próbował do końca życia przypomnieć, kto to był, ale był półprzytomny. Nie wie. Nie wie, kto go wtedy uratował. Jacyś ludzie z jego bloku albo z jego komanda wzięli go po prostu pod ręce i zawlekli do obozowego szpitala. Obozowego szpitala, który szpitalem był tylko z nazwy. Nie było leków, bandaże były papierowe, ale wszyscy próbowali się tam dostać, bo przynajmniej nie wychodziło się do pracy i było się pod dachem. Ale chorych, pobitych, poranionych było tylu, że każdego dnia lekarze tak naprawdę decydowali o życiu i śmierci. Kogo przyjmą, a kogo nie przyjmą. I ten półprzytomny Władysław Bartoszewski do końca swojego życia zapamiętał ten moment, kiedy przynoszą go do szpitala i dwóch lekarzy, polskich więźniów politycznych, wypytuje go, kto jesteś, skąd jesteś, a twój ojciec kim jest. No próbują się coś o tym człowieku dowiedzieć. Jak się czujesz? Po co są te wszystkie pytania? Po to, żeby podjąć decyzję o życiu i śmierci. Czy przyjąć tego człowieka, czy nie. I później, tracąc już powoli przytomność, Władysław Bartoszewski zapamiętał końcówkę dialogu, która rozgrywała się już między dwoma lekarzami. Jeden mówi, wiesz, to jest jakiś inteligent, weźmy go. Drugi mówi, nie, nie bierzemy go, nie ma miejsca, on nie przeżyje. A drugi powiedział, nie, weźmy go. Jak on przeżyje, to opowie. I teraz znowu mamy coś, co Władysława Bartoszewskiego prześladowało do końca życia. Wspomnienie tamtego dialogu, który się nad nim rozegrał. To, że on tak pędził. To, że on obsesyjnie, mówię to z całą odpowiedzialnością, obsesyjnie przez całe życie zbierał informacje o ludziach, o wydarzeniach. Przecież dzięki jego książkom tysiące ludzi jakoś zostało zapamiętanych. Jakoś nie zniknęło w pamięci. Figurują przynajmniej jako nazwiska w indeksie osób w tych książkach. To zresztą charakterystyczne. Spojrzeć na indeksy osób w książkach Władysława Bartoszewskiego, które się ciągną i ciągną i ciągną przez kolejne strony. To była obsesja. Ja to powiem teraz pierwszy raz, ale w ostatnich tygodniach życia kilka razy rozmawiałem z profesorem. Profesor był człowiekiem, który unikał taniego moralizowania, nie lubił w ogóle takich ckliwych historyjek, takich ckliwych momentów, więc nigdy nie mówił tego wprost. Ale wiele razy w naszych rozmowach, tak prowadzonych już mogę powiedzieć dość blisko, przyjacielsko, gdzieś między wierszami ciągle powracało pytanie. Profesor wiedział, że zbliża się śmierć. Przygotowywał się do tej śmierci. Ona była dla nas zaskoczeniem, ale on się przygotowywał. Właściwie już od końca zeszłego roku bardzo często we wszystkich rozmowach powracał do tego, że umiera, a powiedział nam zresztą, że ta 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, którą zresztą spędzał w Łodzi, że to będzie jego ostatnia rocznica wyzwolenia obozu. To nam powiedział bardzo wyraźnie, my oczywiście wzruszyliśmy ramionami, zlekceważyliśmy te słowa, bo wydawało nam się, że jest wieczny i niezniszczalny. Ale w tych rozmowach ciągle gdzieś między wierszami, gdzieś w tle powracało takie nie do końca wyrażone pytanie. No już umieram, ale czy ja spłaciłem ten dług, który zaciągnąłem w Auschwitz? Czy ja to zrobiłem? Czy ja już mogę umrzeć? Do końca życia ten człowiek gdzieś tam się nad tym zastanawiał. I trzeci, bardzo ważny moment, żeby zrozumieć, z kim mamy do czynienia. To jest już ten moment, kiedy po zwolnieniu z Auschwitz przebywa w Warszawie, wraca do zdrowia, ale
Powiedział to zresztą po raz pierwszy tak otwarcie dopiero kilka lat temu. Przeżywa bardzo głęboki kryzys wiary. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Tak jak mówiłem, to jest człowiek, który w ogóle przed wybuchem wojny zastanawiał się nad tym, odbył nawet rozmowę, chciał wstąpić do jezuitów. Do niego do spowiedzi. I raz czy dwa razy profesor to przyznał. Był nawet zaskoczony, że zieja się z nim nie cackał. No była taka spowiedź, jak on spodziewał się, że to właśnie się z troską pochyli ksiądz w konfesjonale, zacznie mu coś tłumaczyć, użalać się. A tymczasem zieja w krótkich żołnierskich słowach odpowiedział na jego... Najpierw wysłuchał cierpliwie, a potem powiedział, ja ci nie umiem odpowiedzieć, dlaczego to się wydarzyło. I dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy. Nie odpowiem ci na to pytanie. Natomiast ty w ogóle nie powinieneś sobie tym pytaniem zawracać głowy, tylko nadać temu jakiś sens. Ty sobie powinieneś zadać pytanie, jeżeli przeżyłeś, to po co? Po co cię Bóg uratował? No i zaczyna się między nimi rozmowa na ten temat. Dochodzą do wniosku, no, że trzeba coś z tym życiem zrobić. No ale co? No Zieja mówi, trzeba pomagać innym. A ty wiesz, kto jest najbardziej w potrzebie w tym momencie. Ci ludzie, którzy są za murem, w getcie. Na co Władysław Bartoszewski słusznie odpowiada, że no dobrze, ale ja nie mam żadnych kontaktów, ja jestem nikim, jak mam się tym zająć? Jesteśmy wszyscy bezradni. A ja nawet nie mam dojścia dobrego do konspiracji. Na co Zieja mu wtedy powiedział? Znajdą się okazje, znajdą się ludzie, tylko nie przejdź obojętnie. Profesor te słowa bardzo często wspomina. Tylko nie przejdź obojętnie. No i okazało się, że Zieja miał rację. Znaleźli się ludzie, znalazły się okazje. I proszę zobaczyć, co się dzieje z tym człowiekiem. Teraz go widzimy takiego, ale jeszcze raz przenieśmy się wehikułem czasu. Mam jakiegoś nadwrażliwego, bardzo inteligentnego, oczytanego chłopca erudytę. Ma jakiś dość wyidealizowany plan na życie. Ale to nie jest ani bohater, ani heros, ani człowiek szczególnie aktywny. No uwielbia książki, tak? To wszyscy wiedzą. Lubi pisać. Lubi pochłaniać wiedzę. Może chciałby być tym księdzem, ale pewnie jako ksiądz jezuita to kariera naukowa. I nagle wszystko w tym życiu obraca się o 180 stopni. Widzimy takiego Władysława Bartoszewskiego już od razu wtedy, którego widywaliśmy w ostatnich latach. Ten człowiek jak czołg bez względu na okoliczności przed do przodu. Każdy dzień należy wykorzystać. Każdego dnia w miarę możliwości trzeba to coś zrobić. Nie ma dnia zmarnowanego. Nie ma straconego czasu. Więzienie? Dobra, to róbmy co się da w więzieniu. Cenzura? Dobrze, róbmy co się da. Muszę wyjechać z Polski, wykładam na niemieckich uczelniach. Dobra, róbmy tam co się da. Ambasador w Austrii? Dobrze, róbmy co się da. To była ta siła, która go napędzała. Kilka razy byłem świadkiem takiego dialogu, na który też właściwie tylko tacy ludzie mogą sobie pozwolić, którzy mają taką, a nie inną biografię, takie, a nie inne przeżycia. Jak ze swoją żoną Zofią rozmawiali. I takie dobre, udane małżeństwa z dłuższym stażem, to Państwo, niektórzy pewnie znają z własnego życia, mają takie swoje rytuały, czasem takie dialogi, które się powtarzają między mężem i żoną. Oni mieli taki dialog między sobą. Kiedy Zofia Bartoszewska na coś narzekała, a życie oczywiście przynosi mnóstwo problemów, i życie dwojga tych ludzi nie było wolne od problemów do samego końca. Mówiło o jakichś niewydumanych, ale realnych problemach. Profesor zawsze ze swoim optymizmem mówił, nie, Zosiu, w Auschwitz było gorzej. To doprowadzało ją do absolutnej furii i słusznie. To się zawsze rozgrywało według tego samego scenariusza. No, to jest taki argument, z którym nie ma dyskusji, ale może człowieka wyłącznie
wkurzyć, zirytować. I ona zawsze odpowiadała: Władek, czy ty musisz wszystko porównywać do Auschwitz? Na co profesor ze swoim typowym uśmiechem odpowiadał: nie, ale przyznasz, że tu nie ma komór gazowych. I to właściwie rozbrajało każdą sytuację, no bo jeżeli ktoś ma takie spojrzenie na życie, jeżeli ktoś ma taki punkt odniesienia, to po prostu rozbraja każdego. Tu zresztą te liczne życiowe doświadczenia profesora były takim paliwem, z którego profesor bardzo często w różnych sytuacjach korzystał. Jeszcze mogę opowiedzieć Państwu taką historię. Też taką podlaną czarnym humorem, ale one mi się wydają dla profesora bardzo charakterystyczne. Ja jestem sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej od 2006 roku. Profesor aż do jesieni zeszłego roku przewodniczył tej radzie. To jest rada, która składa się z 25 ludzi z całego świata. Zasiadają w niej dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, dyrektor Instytutu Yad Vashem, przedstawiciele najlepszych badaczy Holokaustu, sekretarz Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kilku byłych więźniów i tak dalej, i tak dalej. I Rada podejmuje dwa razy do roku najważniejsze decyzje dotyczące przede wszystkim Auschwitz-Birkenau. Chodzi o to, żeby te decyzje nie budziły kontrowersji, żeby w tak szerokim gronie szukać jakiegoś optymalnego, wspólnego dla wszystkich rozwiązania. I bardzo często zasiadają sami ludzie dobrej woli. No ale domyślają się Państwo, że tam bardzo często toczą się ostre spory, zanim podejmie się decyzję. Profesor był mistrzem rozładowywania tych sporów. Mistrzem. Znaczy, toczyła się 6 godzin dyskusja, padły już wszystkie możliwe argumenty, a potem profesor mówił jedno zdanie, które zamykało dyskusję. Wydawało się, że się wyłączał, zawsze coś notował, poprawiał jakąś kolejną książkę, ale okazało się, że wszystkiego dokładnie wysłuchał. I potem zawsze następowało takie sakramentalne stwierdzenie. Profesor włączał guzik mikrofonu i mówił tak: jako przewodniczący udzielam sobie głosu. I to była zapowiedź ostatecznego werdyktu po wielogodzinnej dyskusji. Mieliśmy na przykład taką dyskusję bardzo trudną. Trudno o jakieś rozwiązanie. A mianowicie polecam zresztą Państwu, nie tak dawno w Auschwitz-Einz, czyli w obozie macierzystym, w tym obozie z bramą Arbeit macht frei, tym pierwotnym, który powstał w 1940 roku, jest nowa tak zwana wystawa żydowska, poświęcona żydowskim ofiarom, przygotowana przez Instytut Yad Vashem w miejsce starej, która przez dziesięciolecia tam funkcjonowała. Kapitalnie zrobiona wystawa, naprawdę warto ją zobaczyć. Ale w momencie, kiedy już ta wystawa była gotowa, pojawił się spór, ponieważ ta wystawa jest umieszczona dokładnie w tym bloku szpitalnym, o którym Państwu wspominałem. To jest blok, który zewnątrz zachował się tak, jak wyglądał w czasach funkcjonowania obozu. Czyli ma bardzo duże znaczenie z historycznego, konserwatorskiego punktu widzenia. I nasi przyjaciele z Yad Vashem chcieli zrobić taką małą windę dla niepełnosprawnych na zewnątrz, która umożliwiałaby wejście do środka. Konserwatorzy powiedzieli nie. Ponieważ my w tym miejscu musimy zachować autentyzm i musimy zachować fasadę dokładnie tak, jak wyglądała. Jeżeli się udało tę fasadę zachować przez tak długie lata, to niech ona wygląda tak, jak wyglądała w czasach funkcjonowania obozu. Nic nie zmieniajmy. Przyznają Państwo, to jest ciężki spór, tak? No bo jedna i druga strona ma swoje ważne racje. No i argumenty z jednej, z drugiej strony. W prawo, w lewo, tak, siak. No i wszyscy już mają poczucie, że doszli do ściany, no, że już w tym momencie obracamy tymi samymi argumentami. No więc profesor wciska. Jako przewodniczący udzielam sobie głosu. No, bardzo ważne argumenty tu słyszę. Dziękuję kolegom i koleżankom za udział w dyskusji. Jeżeli pozwolicie, to ja się podzielę takim moim wspomnieniem. No, jak tam w grudniu 1940 roku straciłem przytomność, i koledzy prowadzili mnie pod ręce, a właściwie wlekli mnie po ziemi, to ja byłem taki półprzytomny. Ale coś pamiętam z tamtego czasu. I jak mnie przywlekli pod ten blok,
to tak słucham kolegów i koleżanek, zastanawiam się, ale naprawdę sobie nie przypominam, żeby tam były jakieś usprawnienia dla niepełnosprawnych. Dziękuję. I właśnie, co można powiedzieć na taki argument? No to, właśnie, to już zamyka dyskusję. Wszyscy powiedzieli, dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu porządku dziennego. Ale to była ta niezwykła siła, którą profesor miał, którą umiał czerpać ze swojej biografii. I proszę zobaczyć, można prowadzić wielogodzinne dyplomatyczne negocjacje. To są trudne sprawy. Za, przeciw. Obie strony mają swoją optykę. Ale Władysław Bartoszewski żadnego doświadczenia w swoim życiu nie uważał za zmarnowane. Umiał to wykorzystywać w bardzo wielu sytuacjach. To jest ta niepowetowana strata. To się tak zwykło mówić. Nikt go nie zastąpi. Umiera ktoś ważny, mówimy, no nikt go nie zastąpi. Niepowetowana strata. Ale w tym przypadku, chociażby na tym tak zwanym odcinku dyplomatycznym, Polska, i musimy mieć tego świadomość, poniosła niepowetowaną stratę. Niepowetowaną, bo za tym człowiekiem stała jego biografia. Taka biografia, z którą wielu naszych międzynarodowych partnerów, choćby chciało, nie mogło dyskutować. Profesor zresztą do tego swojego doświadczenia dyplomatycznego, proszę zwrócić uwagę, dyplomatą stał się, raz jeszcze to podkreślę, w wieku niespełna 70 lat. Lubił żartować czasem na te tematy. Kiedyś przygotowywaliśmy się do posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Międzynarodowa Rada działa przy premierze Polski. I premierzy zwyczajowo na niektóre obrady przybywają, no tak żeby się pojawić, uściskać wszystkim dłonie, no a potem muszą zniknąć, no nie będą siedzieć 8 godzin debatować o wyglądzie baraków Birkenau, bo to jest ważna sprawa, ale no, premier ma swoje zajęcie. No więc pamiętam, mieliśmy przygotowanie do obrad i przyszły takie dwie pracownice Centrum Informacyjnego Rządu i tak nie bardzo wiedziały, jak profesorowi powiedzieć, że premier dość szybko wyjdzie i na dodatek no, trzeba jakoś tak zaanonsować wyjście premiera, żeby się członkowie rady z zagranicy nie poczuli tym dotknięci, że premier aż tak szybko wychodzi, ale premier ma jakieś naprawdę ważne sprawy i iść musi. No i tak kluczą, nie tak nisiak, nie wiedzą, jak to profesorowi powiedzieć. A profesor mówi tak, patrzy na niego. Drogie panie, ja ministrem spraw zagranicznych byłem tylko 2 razy, ale zapewniam, że kłamać to ja się nauczył. I znowu, prawda, sytuacja, która natychmiast rozbrajała wszystko, 2-3 słowa i od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi, co należy i co należy zrobić. Takiego człowieka pożegnaliśmy, takiego człowieka straciliśmy. Nie był człowiek, który nie popełniał błędów. Popełniał błędy jak każdy. Chociaż wydaje mi się, że te najważniejsze wybory w życiu publicznym, w tych najtrudniejszych, granicznych momentach, tak się złożyło, a może zawdzięczał to przede wszystkim sobie, może wychowaniu w domu, podejmował słuszne. Szedł w dobrym kierunku. Ale patrząc na jego życie, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby nie zagubić odpowiedzi na pytanie, skąd się wziął ten człowiek. Dlaczego był, jaki był. Co się za tym kryło. A zatem się kryło takie doświadczenie, które odmieniło tego człowieka w 100%. Które potem przeprowadziło go przez wszystkie trudne chwile, przez wszystkie mielizny jego życia. Jestem chyba jedyną osobą, która przeczytała teczki Władysława Bartoszewskiego w Instytucie Pamięci Narodowej. Fascynująca lektura. Lektura, która z jednej strony pokazuje grozę tamtych czasów, a z drugiej strony pokazuje, że ten system musiał upaść. Bo jeżeli za jednym człowiekiem ugania się
kilkudziesięciu tajnych współpracowników i nie mogą dogonić tego człowieka, to znaczy, że ten system jest bezsilny na pewnym etapie. To są genialne fragmenty w tych teczkach, genialne. Po powrocie Władysława Bartoszewskiego z Izraela w 1963 roku, no to była sensacja. Ktoś był w Izraelu długi czas, opowiadał o tym, no w swoim stylu jeszcze na dodatek. Odbywały się w różnych miejscach Polski spotkania, organizowane głównie przez kluby inteligencji katolickiej. Waliły tłumy na te spotkania. To był jakiś absolutny hit. I oczywiście na każdym z tych spotkań był tajny współpracownik, który potem pisał raport. Na przykład jest raport tajnej współpracowniczki ze spotkania. To jest tak. Spotkanie było niezwykle ciekawe, ale figurant mówił tak szybko, że nie wszystko dało się zrozumieć. Albo inna rzecz. Już po tym, jak Władysław Bartoszewski dostał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dużym moim zaskoczeniem podczas lektury tych akt był fakt, że na terenie ambasady Izraela, jeszcze przed zerwaniem stosunków PRL-Izrael, działał bardzo dobrze w pomieszczeniach należących do samego ambasadora podsłuch Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście pytanie brzmi, czy czasem Izrael o tym nie wiedział, ale są protokoły spisane słowo w słowo z rozmów Władysława Bartoszewskiego z ówczesnym ambasadorem Izraela, który oczywiście świetnie mówi po polsku, wywodzi się z Polski, pewnie mówi lepiej po polsku niż po hebrajsku. No i oni sobie rozmawiają na różne tematy. I jak mówię, to jest, teraz już nie pamiętam daty, ale to jest 64, może 65 rok, najpóźniej 66. I Władysław Bartoszewski w pewnym momencie, to dobrze oddaje jego naturę, mówi do ambasadora Izraela tak. Uzbrojony w żydowski medal podkładam komunistom nogę, gdzie tylko mogę. Ale ta anegdota, jak każda dobra anegdota, ma jeszcze wisienkę na torcie. Bo oficer Służby Bezpieczeństwa dopisuje swój komentarz do tego. Figurant trafnie rozpoznał, że w obiegu międzynarodowym obok komunizmu liczą się tylko dwie siły. Kościół katolicki i żydostwo. Figurant postanowił oprzeć się na żydostwie. Z jednej strony śmiech, a z drugiej strony groza. Tajny współpracownik opisuje taką historię. Na początku lat 70. spotyka Władysława Bartoszewskiego na ulicy. I mówi mu, że no, przyszły trochę inne czasy, to już jest po grudniu 70. roku. No i że trzeba trochę może inaczej spróbować spojrzeć na historię Polski. I tygodnik Polityka ma pomysł na takie otwarte debaty, żeby konfrontować ludzi o różnych doświadczeniach, żeby pokazać, jak skomplikowane były polskie losy. I pyta, czy Władysław Bartoszewski nie chciałby wystąpić w takiej debacie. Na co Władysław Bartoszewski odpowiada, to jest genialny pomysł. Nawet wiem, z kim chciałbym wystąpić. I mówi, tu może zmilczę nazwisko, bo to dość znany historyk II wojny światowej, który miał wcześniej trochę inną kartę. Pada imię i nazwisko, mówi Władysław Bartoszewski, ja chciałbym z nim porozmawiać. No ale dlaczego? Pyta tajny współpracownik. Dlaczego właśnie on? Ze względu na wiedzę o wojnie. Władysław Bartoszewski odpowiada, nie, bo on mnie aresztował w 1948 i chętnie bym z nim porozmawiał o tamtych czasach. Teraz to kolega po fachu. To jest coś właśnie no, absolutnie niesamowitego w tej ciętej ripoście, w tym postrzeganiu świata, w tej umiejętności odnalezienia zawsze dobrego rozwiązania. Właśnie człowiek, który, raz jeszcze to powtórzę, nie patrzy na okoliczności geopolityczne, historyczne, prywatne, pod względem osobistym wcale życie Władysława Bartoszewskiego też łatwe nie było. Nie zwraca na to uwagi. To jest człowiek, który budzi się rano, jest gotowy do biegu i zastanawia się, ile w tych okolicznościach można przebiec. Jak daleko można dotrzeć. Ile można tego dnia osiągnąć. To jest coś, co go rzeczywiście napędzało. Legendą są kartki wysyłane przez Władysława Bartoszewskiego. To też wiele mówi o tym człowieku. Z wakacji. Gdziekolwiek profesor pojechał, wysyłał, nie przesadzam, ze 100 kartek pocztowych.
do różnych ludzi. Siadał, pisał i wysyłał te kartki. W każdej kartce było coś osobistego do tego człowieka. No to nie były kartki na zasadzie pozdrawiam z pobytu w St. Gilgen w Austrii. Do zobaczenia. A najlepsze były dopiski na dole. No. Mam na szczęście zachowane takie kartki. Tam są jakieś tam miłe, serdeczne słowa, pozdrowienia, 2-3 zdania o tym, co się dzieje podczas urlopu. A pod spodem. Wracam 25 sierpnia. W pracy jestem od 26 sierpnia. Ale już 23 sierpnia zatrzymuję się w Wiedniu. Można wysłać faks do ambasady. Na końcu była zawsze taka marszruta. Jakby ktoś chciał złapać profesora w jakichś ważnych sprawach, to zawsze wiedział, gdzie on się przemieszcza. Jak mówię, wysyła takie karty, no po 100, po 120. To było coś niesamowitego. Potrafił usłyszeć coś w telewizji, jak coś powiedział, siadał, pisał list do tego człowieka. Bardzo dziękuję ci za słowa o tym i o tym. To był ktoś, kto... To jest taka mało znana twarz profesora. To był ktoś, kto bardzo cenił kontakty z ludźmi. Bardzo. Bardzo dbał o te kontakty. Ale to znowu wynikało z jego życiowego doświadczenia. On do końca życia był wdzięczny tym ludziom, którzy wtedy, w tym trudnym 42 roku, wciągnęli go do konspiracji. Zaufali mu. Do końca życia wspominał choćby Zofię Kossak. Dziś już zapomnianą niestety pisarkę. Ale do końca życia pamiętał, że to był ktoś, kto jemu, nieznanemu młodemu człowiekowi zaufał. I tak chciał traktować potem ludzi. Zresztą opowiadał niezwykłe anegdoty o Zofii Kossak. Niezwykłe. Ponieważ Zofia Kossak była niezwykłą postacią. Osobą, moim zdaniem, absolutnie świętą. To, że Zofia Kossak nie ma procesu beatyfikacyjnego, jest jakimś zaniedbaniem. Bardzo poważnym zaniedbaniem. Była głęboko wierzącą katoliczką, która poprzez swoją wiarę robiła niesamowite rzeczy i ukształtowała co najmniej dwóch ludzi na całe życie. Jana Karskiego i Władysława Bartoszewskiego. To było dwóch duchowych wychowanków Zofii Kossak. Ona wiedziała, że między innymi za książki dotyczące polskości Śląska jest na listach do aresztowania gestapo. Wszyscy namawiali ją, jak wybuchła wojna i padła Warszawa, żeby pozostała gdzieś na prowincji, żeby się dobrze ukryła. Ona natychmiast pojechała do Warszawy. Pojechała do Warszawy, no ale przyjaciele postanowili się nią zająć i wyrobić jej fałszywe papiery. No więc poszła do jakichś tam konspiracyjnych zecerów. No to prości ludzie pytają, jakie chce mieć wpisane nazwisko do kenkarty, żeby się nauczyła tego nazwiska. Ona mówi Sikorska. To jest cud, że nie została wylegitymowana przez kilka tygodni, zanim przyjaciele się zorientowali, co ma w kenkarcie. Bo przez te kilka tygodni całe gestapo w Polsce szuka krewnych generała Sikorskiego. To najgorsze nazwisko, jakie można sobie wpisać do kenkarty. Notabene w 1944 roku została aresztowana przez gestapo, ponieważ zatrzymał ją żandarm i zapytał, jakie nazwisko ma w kenkarcie, ona zapomniała. Już to nie było Sikorska i zapomniała, jakie to było nazwisko. To była kobieta, która była bardzo... tak naprawdę założycielka Rady Pomocy Żydom Żegota. Ale to była kobieta, która w konspiracji była bardzo mocno zaangażowana. Wiedziała, jak działa konspiracja. Ale potrafiła zrobić takie rzeczy, że na przykład szła w centrum Warszawy ulicą, na chodniku po drugiej stronie widziała swojego znajomego sprzed wojny, biegła z krzykiem przez ulicę, krzycząc: Panie Stefanie, Panie Stefanie, to ja, Zofia Kossak. A pan Stefan to był Stefan Grodrowecki. To była kobieta, która w tramwaju zgubiła notes ze wszystkimi kontaktami konspiracyjnymi, które tak sobie na boku zapisywała. Ludzie szaleli w Warszawie przez 3 dni. Wyjeżdżali na wieś, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, żegnali się z rodzinami i ktoś po kilku dniach odniósł ten notes. I nic się nie stało. To była absolutnie niezwykła postać. Profesor
naprawdę kochał ją przez całe swoje życie. Nawet kiedyś to bardzo wyraźnie powiedział. Myśmy ją wszyscy kochali. Myśmy wszyscy kochali tę kobietę. Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa należało ją zastrzelić. I tak naprawdę na końcu chciałem powiedzieć jedną rzecz, że znowu my z reguły na tego człowieka tak nie patrzyliśmy. Szkoda. Bo to chyba jest coś ważnego. Wspomniałem te trzy postaci, a nawet właściwie cztery. Ksiądz Jan Dzieja, Zofia Kossak, Jan Karski, Władysław Bartoszewski. Oprócz tego, że ta czwórka się znała, że jakoś los na moment akurat Władysława Bartoszewskiego, Jana Karskiego w okupacji na bardzo krótko, ale jakoś los skrzyżował ich drogi życiowe. Oprócz tego, że Zofia Kossak przyjaźniła się bardzo z księdzem Janem Dzieją i tak jak mówię, wychowała tych dwóch ludzi, Jana Karskiego i Władysława Bartoszewskiego, ona ich ukształtowała, to proszę zobaczyć, oni mają jeden wspólny mianownik. Wiarę. Są ludzie wierzący. Po bardzo różnych doświadczeniach. Jak w przypadku Władysława Bartoszewskiego, ta wiara jest bardzo poharatana. Tak? Ona jest tak naprawdę zbudowana od nowa na zgliszczach dawnej wiary. Ale to byli po prostu ludzie wierzący. Może w tym jest jakaś nauka dla nas wszystkich. Mówimy, że wiara przenosi góry. No i to tak dobrze brzmi, ale dość patetycznie i z reguły nieprawdziwie. Rzadko w to wierzymy. Ci ludzie pokazali, że tak jest rzeczywiście. Wiara przenosi góry, ale muszą być dwa warunki. Po pierwsze, to musi być wiara dojrzała. A po drugie, to musi być wiara traktowana serio. Taka wiara, która jak słyszy tylko nie przejdź obojętnie, to przyjmuje te słowa ze stuprocentowymi konsekwencjami. To jest taka wiara, która nie przyjmuje czegoś na 50%, 40%, 80%. Zero albo 100. Niewiele jest tu pomiędzy. I tak sobie przypominam, przecież nie tak dawno, na spotkaniu z Janką Ochojską, na końcu się tak zdarzyło, że wspominałem Władysława Bartoszewskiego. Jakoś tak zupełnie to przyszło mi naturalnie. To był właśnie człowiek, który przez całe życie zadawał sobie jedno pytanie. Ale zadawał sobie to pytanie z punktu widzenia wiary. Czy ja zrobiłem dość? To pytanie go nakręcało. To pytanie przeprowadziło go przez 93 lata życia. Aż do samego końca, aż do 24 kwietnia tego roku, kiedy jak na prawdziwego urzędnika państwowego przystało, nie zmarł ani we wtorek, ani w czwartek, ani w poniedziałek, tylko w piątek po południu, kiedy zamknął biuro, wcześniej uporządkował dokumenty, wydał dyspozycję. Na następny tydzień wrócił do domu i umarł. Proszę Państwa, może jakieś pytania byłyby do Marka, ale zanim pójdzie mikrofon, to ja pozwolę, korzystając z posiadania mikrofonu, na pierwsze pytanie. Czy mógłbyś opowiedzieć to, co napisałeś w artykule po śmierci profesora w tygodniku odnośnie waszej podróży z Oświęcimia w trakcie poprawiania jeszcze książki Mój Auschwitz i że już nie jeździł z profesorem jego kierowca, tylko ochrona Boru, zdaje się, tak? Że to były już takie sytuacje, które no, wymagały specjalnej ochrony dla profesora ze względu na naszych, no, niektórych rodaków. Co się zadziało? Jaka przyczyna? Był taki smutny moment w życiu profesora. Jak Państwo doskonale wiedzą, pod koniec swojego życia profesor tak naprawdę stał przed dylematem. Albo już pozostać na pomniku i pozostać tym dobrem narodowym, powszechnie szanowanym, albo zaangażować się jednak mocno w polityczny spór. Wybrał tę drugą drogę, wybrał z głębokiego przekonania. My możemy tę decyzję oceniać różnie.
Ona może nam się podobać lub nie, ale w jego przypadku to była decyzja świadoma. On uważał, że tak powinien zrobić, że na tym etapie tego wymaga dobro Polski. To była jego odpowiedź. I jak wiedzą Państwo, był tu bardzo aktywny, chociażby kampania roku 2007. Tygodnik Wprost zrobił ranking 5 wydarzeń, które najbardziej zaważyły na wtedy kampanii parlamentarnej. Jednym z tych wydarzeń było wystąpienie Władysława Bartoszewskiego. Natomiast angażując się w ten spór, no musiał się liczyć z dość drastycznymi, jak to w Polsce bywa, konsekwencjami. Był taki moment, kiedy właśnie wtedy jego biuro w kancelarii premiera zaczęły zasypywać, ale to dosłownie zasypywać anonimy z groźbami. Profesor do tego, przynajmniej na zewnątrz, podchodził machając ręką. Ale treść tych listów była tak poważna, że Biuro Ochrony Rządu na kilka miesięcy zdecydowało się przydzielić profesorowi ochronę. Dla mnie to było takie smutne wydarzenie, kiedy wracaliśmy właśnie z Oświęcimia. Profesor akurat poprawiał książkę ze wspomnieniami oświęcińskimi, do której go z dużym trudem namówiliśmy. No jechaliśmy pod osłoną w pancernym samochodzie. Na siedzeniu pasażera siedział cały czas z karabinem na nogach funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Jak mówię, to trwało kilka miesięcy, potem tę ochronę ściągnięto, kiedy te anonimy przestały napływać. I jak mówię, profesor miał twardą skórę, to bez dwóch zdań. Tu po sobie nic nie dawał odczuć. Ale jeżeli mam już mówić o smutnym momencie, a jeszcze raz podkreślam, zaangażowanie profesora możemy różnie ocenić, ale to, z czym się spotkał, to już jest o jeden most za daleko. Przez wiele lat nie robił sobie nic z tych gwizdów 1 sierpnia na powązkach wojskowych. Zresztą, żeby tak naprawdę zrozumieć tę scenę, to trzeba się cofnąć w czasie. Albo przynajmniej powiedzieć dwie rzeczy. W ostatnich latach profesor z nami, swoimi bliskimi współpracownikami rozmawiając, mówił, że przekazał nam tak naprawdę jedną swoją ostatnią wolę. Prosił, żebyśmy tego dopilnowali. On chciał mieć na grobie napisane tylko żołnierz AK, nic więcej. Imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, żołnierz AK. Uważał to za najważniejszą rzecz, jaką zrobił w życiu. Najważniejszą. I tylko to chciał mieć napisane na grobie. W czasach, jak wyszedł z więzienia, przez następne dziesięciolecia, w czasach, kiedy naprawdę sporo to kosztowało, zawsze 1 sierpnia szedł na powązki wojskowe, żeby być wśród swoich towarzyszy broni z czasów Powstania Warszawskiego. Zawsze. 2 sierpnia rano zawsze wyjeżdżał z żoną na wakacje. To się zrobił już taki zwyczaj. Jak zaczęły się te gwizdy na powązkach, profesor z tego żartował w swoim stylu. Ten, czasem to jeszcze dolewał oliwy do ognia. Ale teraz, na 70. rocznicę, 1 sierpnia 2014 roku, po raz pierwszy nie poszedł na powązki wojskowe. I właściwie, tak jak mówiłem, profesor nie lubił się ze sobą cackać, nie lubił być zbyt ckliwy, nie lubił takich rzeczy. Nigdy nam tego nie powiedział wprost. Powiedział po prostu, nie, w tym roku już nie idę, dość. I jestem przekonany, że za tym kryła się ta kropla, która przelała w pewnym momencie czarę. Że on doszedł do wniosku, bo jego to najbardziej bolało. Nie to, że gwiżdżą na niego, tylko że gwiżdżą, bezczeszcząc to miejsce. Z gwizdaniem na siebie nie miał żadnych problemów. Albo przynajmniej nie dawał po sobie tego poznać. I to jest jakaś taka bardzo smutna puenta do tego życia, tak? Że on w tę 70. rocznicę, która była jego, jak się okazuje, ostatnią rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla niego tego bardzo ważnego doświadczenia. Tego doświadczenia, które uważał za swoją największą zasługę dla Polski. Bo Auschwitz go w największym stopniu uformowało. Ale za swoją jedyną, najważniejszą zasługę dla Polski uważa
walkę w Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim. No, że tam nie poszedł. To było jego, jak mówię, jak się okazało, to mogła być jego ostatnia rocznica wśród tych towarzyszy broni. To jest taki, jak mówię, jeszcze raz chcę to powtórzyć, ja nie chcę, żeby to brzmiało tak ckliwie, łzawo. To był twardy człowiek. On się liczył z różnymi konsekwencjami. Ale tego jakoś sobie, nawet ja mam takie poczucie winy, tego jakoś sobie nie potrafię wybaczyć, że ta ostatnia rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w jego życiu tak się skończyła, jak się skończyła, że jego tam po prostu nie było, bo on na tą 70. rocznicę już nie chciał tych gwizdów. Nie chciał tego. Nie chciał być powodem tego, co się tam wydarzyło. I w Polsce mogą dzielić nas różne rzeczy i będą nas dzielić. Mamy gorący czas, kampanię wyborczą, jeszcze pewnie gorętszą kampanię przed sobą. Ale przy tych wszystkich, nawet ostro wyrażanych różnicach, a profesor, też nie ukrywajmy tego, ostro wyrażał różnice w ostatnich latach swojego życia. Wydaje się, że powinna być taka sfera, która jest z tego wyjęta. No jeżeli do tej sfery nie należy cmentarz, jakikolwiek, szczególnie cmentarz, na którym leżą bohaterowie naszego narodu, ludzie, którzy oddali swoje życie za wolność tego kraju, no to co ma być poza sporem? Co ma być tą świętą przestrzenią? Co? Już nie potrafię sobie niczego innego wyobrazić, jeżeli to z powodu dzielących nas różnic jesteśmy w stanie zbezcześcić. Czy to znaczy, że zabrnęliśmy gdzieś za daleko? Jak mówię, on to widział, on to rozumiał i na tą 70. rocznicę po prostu tam nie poszedł. Jeżeli chodzi o marzenia, profesor sobie bardzo cenił i naprawdę trzymał się tego z żelazną konsekwencją czasów urlopu. Przy tym całym pędzie szalonym było tak, że na święta Bożego Narodzenia wyjeżdżał z żoną zawsze do Zakopanego, do domu za X-u. Zawsze tam był. Co więcej, w grudniu tego roku, kiedy oboje już czuli się bardzo źle, kiedy wszyscy dookoła chodzili i mówili, panie profesorze, to może już to Zakopanego nie, bo to jednak daleko, bo to nie. Pojechał na święta Bożego Narodzenia do Zakopanego, bo taki miał zwyczaj i zostawał tam niemal do 6 stycznia. I trzymał się tego z żelazną konsekwencją. Na święta wielkanocne zawsze wyjeżdżali do Sopotu, do domu za X-u. I na święta wielkanocne w tym roku, co zakrawało już na szaleństwo, również byli w Sopocie. Na wakacje, tak jak mówiłem, od wielu lat zawsze 2 sierpnia wyjeżdżali. Mniej więcej od początku lat 90. zawsze w to samo miejsce, miejscowość St. Gilgen w Austrii, którą kiedyś Władysławowi Bartoszewskiemu polecił Helmut Kohl. Oni się zakochali w tej miejscowości, mieli tam swoje stałe miejsce i zawsze tam jechali, choćby się waliło i paliło. Profesor nigdy z tego nie rezygnował, więc w tym pędzie były takie momenty i profesor bardzo o to dbał. Jeżeli chodzi o marzenia, chciał jeszcze raz pojechać do Izraela. Bardzo na to liczył. Mieliśmy zaplanowaną podróż, mniej więcej mieliśmy to wpisane w kalendarzu od 12 do 15 czerwca tego roku. W czwartek przed śmiercią, czyli 23 kwietnia, skontaktował się ze mną Marcin Barcz, asystent profesora, jego prawa ręka, zresztą też wspaniały człowiek, i powiedział: Marek, profesor jest bardzo zły na lekarza, ale bardzo zły, ale lekarz zabronił profesorowi lecieć do Izraela. Ja mówię, no nie dziwię się, ale profesor jest bardzo zły. Lekarz powiedział, że jak ktoś ma ciśnienie 200, to nie powinien latać. A bardzo chciał jeszcze odwiedzić Izrael. I to się nie udało. Bardzo na to liczył. I ostatnia rzecz, jak mówię, od pewnego czasu profesor się przygotowywał na śmierć. Mówił o tym, podejmował różne działania, ale bardzo liczył na to, że skończy jeszcze jedną książkę.
bo zapowiedział sobie, Państwo widzą, wychodzą te kolejne tomy opowieści profesora o różnych ludziach, tak chronologicznie, od tych najwcześniejszych, ważnych dla niego postaci. Bardzo chciał spłacić ten dług. Jak weszliśmy po śmierci profesora do jego gabinetu, to na biurku, tak jak mówię, wszystko było ułożone, bo w piątek było uporządkowane, były kolejne szczotki książki już przygotowane do korekty i było zaproszenie na 4 maja do ambasady Niemiec. Profesor miał odebrać kolejne wyróżnienie, tym razem od Landu Bawarii. 4 maja okazał się dniem jego pogrzebu. Bardzo chciał skończyć tę książkę, ale ta książka jest, z tego co wiem, a pracował nad nią z profesorem Michał Koma, jest tak zaawansowana, że ona powstanie. To znaczy, profesor nie dokona już ostatnich korekt w tej książce, no ale to już są korekty o takim charakterze, że nie mają wpływu na bieg całej tej książki, więc podejrzewam, że ona jesienią bądź na urodziny profesora 19 lutego przyszłego roku wyjdzie. Gorycz w życiu profesora. To jest trudny temat, dlatego że ja do dziś sobie zadaję to pytanie i nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Proszę zauważyć, że wiele razy, mówiąc chociażby o tych rzeczach, o które Joasia pytała, wiem, że profesor nie dawał po sobie poznać. I rzeczywiście, tak zewnętrznie, nie dał nigdy w mojej obecności słowem czy gestem tak jednoznacznie znać, że jest rozgoryczony. Ale zastanawiam się, co było pod tą grubą skórą. Co się tam działo pod tą grubą skórą? Czy obracał to wszystko w żart, bo to była taktyka, czy obracał to wszystko w żart, bo naprawdę to lekceważył? Ale jak mówię i tym doświadczeniem się z Państwem podzieliłem, nie daje mi spokoju ta 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Bo na pewno tam chodziło o to, bo to profesor nam właściwie mówił wprost, żeby nie było tych gwizdów, żeby nie było bezczeszczenia tego cmentarza. Ale tak sobie myślę, podkreślam myślę, bo tego nie wiem, że chyba po raz pierwszy gdzieś tam przesiąkła też taka jedna chociaż kropla goryczy. Że to gdzieś no wreszcie się odezwało jakimś echem, że ten pancerny człowiek gdzieś miał już jedno może pęknięcie. I zabolało. Rozstanie z tygodnikiem nosił w sobie? Nie, do tego podchodził na zasadzie, że kończą się pewne rozdziały w życiu, że trzeba zachować się jak zachować, tak po żołniersku. Tak, po żołniersku. Na przykład mnie zawsze dziwiło, jak Państwo wiedzą, jednym z takich, też nie dało się tego czytać, bo to absolutny ściek, jak po śmierci profesora wystarczyło spojrzeć na internetowe komentarze, gdzie bez przerwy pojawia się rzekoma informacja, iż Władysław Bartoszewski został zwolniony z Auschwitz, bo poszedł na współpracę z Gestapo. To się bez przerwy pojawia. Mogę Państwu powiedzieć, że ma to kilka wersji na prawicowych łamach rozwiniętych. Jedna z tych wersji głosi, że Władysław Bartoszewski miał siostrę. To bardzo ciekawe, bo nawet Służba Bezpieczeństwa uważała, że był jedynakiem. A w kartotekach Władysława Bartoszewskiego policzone i opisane są nawet jego zęby. Więc chyba miała dość dobre informacje o tym, kogo aresztowała i którego potem inwigilowała przez wiele lat. Ale ta jedna z wersji głosi, że siostra wyszła za mąż za SS-mana i tak właśnie Władysław Bartoszewski wyszedł z Auschwitz. Jeszcze śmieszniejsza teoria, opowiem ją w wielkim skrócie, mówi o tym, że Władysław Bartoszewski poszedł na współpracę z Gestapo, ale z pewnym odłamem Gestapo, który był kontrolowany w Warszawie przez bardzo dobrze zakonspirowaną, tajną lewicową organizację. Ale ta
tajna, bardzo dobrze zakonspirowana, ja nie żartuję teraz, tajna, bardzo dobrze zakonspirowana lewicowa organizacja była kontrolowana przez inną, jeszcze tajniej i jeszcze lepiej zakonspirowaną organizację, która tak naprawdę w okupowanej Warszawie rządziła wszystkim. Jakiej narodowości byli członkowie tej super tajnej organizacji, nie muszę Państwu mówić. Generalnie oni zorganizowali likwidację getta warszawskiego, doprowadzili do wybuchu powstania warszawskiego i tak dalej, a Władysław Bartoszewski był bardzo dobrze zakonspirowanym współpracownikiem tej organizacji. Zwolnienie Władysława Bartoszewskiego z Auschwitz z historycznego punktu widzenia nie budzi najmniejszych wątpliwości. Znamy dziesiątki przykładów zwolnienia z Auschwitz w pierwszej fazie funkcjonowania tego obozu. Ba, podkreślam, w pierwszej fazie. Do końca 1941 roku tych zwolnień jest całkiem sporo. Sytuacja zmienia się w 1942 roku, kiedy Auschwitz się rozbudowuje i staje się centrum zagłady Żydów. Wtedy sytuacja się zmienia. Wtedy zwolnienia to są pojedyncze przypadki. Znamy też takie, ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast tych zwolnień jest sporo. W samym transporcie Władysława Bartoszewskiego jest kilkadziesiąt udokumentowanych zwolnień. Po prostu. To jest pierwsza faza funkcjonowania tego obozu. Jak mówię, tam trafia mnóstwo przypadkowych ludzi. I na różne sposoby próbuje się ich wyciągać. Za łapówki, zakłady przemysłowe się po nich zgłaszają, próbują wyreklamować, no, że zgarnięto nam z ulicy takiego człowieka, a my go potrzebujemy. Przez interwencje różnych organizacji. W przypadku Władysława Bartoszewskiego był to zapewne Międzynarodowy Czerwony Krzyż, którego był pracownikiem. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. Co więcej, biorąc pod uwagę, w ilu agendach państwa podziemnego zaangażowany był Władysław Bartoszewski, biorąc pod uwagę, że do nadejścia Armii Czerwonej w tych agendach nie ma ani jednej dużej wsypy, ani jednej w otoczeniu Władysława Bartoszewskiego, ja już nie wiem, co należałoby udowodnić i co należałoby powiedzieć i co należałoby opisać. Ale zapewniam Państwa, że to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, to nie ma żadnego znaczenia. Można wyciągnąć wszystkie możliwe dokumenty, pokazać wszystko czarno na białym. Są duże opracowania historyczne od wielu lat o zwolnieniach z Auschwitz. Bardzo duże. Co więcej, można, prosty przykład, pójść do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie są biogramy, no nie wszystkich, ale większości powstańców. To jest jedno z zadań tego muzeum, żeby ustalić biogramy ludzi walczących w powstaniu. Znajdą tam Państwo wielu ludzi, którzy w biogramach mają wpisane zwolnieni z Auschwitz. Żołnierze Armii Krajowej, którzy walczyli potem w powstaniu. Często z wysokimi stopniami oficerskimi. Nie ma w tym żadnej tajemnicy, ale to też nie ma żadnego znaczenia. To się będzie ciągnęło bez końca. Największy problem bardzo wielu ludzi po śmierci Władysława Bartoszewskiego nie był profesorem. Tak, nie był profesorem. Nigdy tego nie ukrywał, nigdy sam siebie nie nazywał profesorem, nigdy nie podpisał się profesor. Dlaczego? Mogę Państwu powiedzieć to bardzo jasno. W pewnym momencie z tajnych kompletów musiał zrezygnować, bo był już tak głęboko zaangażowany w konspirację, że po prostu narażał swoich kolegów. Po wojnie próbował podjąć studia. Zrobił 3 semestry polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Poszedł do więzienia. Wyszedł z więzienia, napisał pracę magisterską. Ja miałem tę pracę magisterską w rękach, jest dziś w Ossolineum w archiwum profesora. O konspiracyjnych warszawianach poetyckich w Warszawie, złożoną na ręce profesora Juliana Krzyżanowskiego, gotową pracę magisterską. Został relegowany z uczelni bez możliwości obrony tej pracy. Z oczywistych powodów. Kiedy w latach 70. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, sam znam ludzi, którzy go namawiali, bo był wtedy już wybitnym historykiem czasów wojny i okupacji. Ci ludzie mówili mu tak. Jedną swoją rok, drugą zgłoś jako pracę doktorską, a za następny rok zgłoś na profesurę. Profesor mówi, ale mnie to kompletnie nie obchodzi. Tytuł profesorski, honorowy, jako tak zwany visiting profesor, otrzymał w Bawarii w latach 80. I wszyscy się przyzwyczaili. Tak naprawdę wszyscy, mówiąc o nim profesor,
okazywaliśmy szacunek. On był dla nas profesorem nie z tytułu, ale z zasług. On nigdy tak o sobie nie mówił, nigdy nie fałszował swojej biografii. Ba, był dumny z tego powodu, że przez dwa totalitaryzmy, niemiecki i komunistyczny, sowiecki, nie został magistrem. No tak się złożyło w jego życiu. No ale, jak Państwo wiedzą, to jest największy problem. Wystarczy poczytać określone gazety. Ja powiem bardzo krótko, na ogół nie używam tu mocnych słów, ale kiedyś w zupełnie innym kontekście. W kontekście jakiegoś idiotycznego pomysłu zgłoszonego co do przyszłości Auschwitz-Birkenau, tego pomysłu jeszcze na dodatek z podtekstem politycznym. Ktoś próbował tam ubić polityczny interes. Międzynarodowa Rada Oświęcimska się tym zajmowała, a ja wcześniej rozmawiałem na ten temat z profesorem przed obradami. Ustalaliśmy taktykę. Ja mówię, panie profesorze, no, nie możemy się na to zgodzić. No, absolutnie nie możemy się na to zgodzić, bo to jest jakiś kuriozum. Co profesor spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział, gorzej, to jest kurwiozum. To, co się wypisuje na te dwa tematy o Władysławie Bartoszewskim, zasługuje właśnie na to określenie. Joanna Podowska, jestem dyrektorem Centrum Dialogu Jemniała Kedelmana, gdzie pan profesor przyjechał. Tak, był na 70. rocznicę. I ja przyznam, że ja się bardzo cieszę, że był właśnie w Łodzi. Ale zadawano mi setki pytań. Ja zresztą zadałam to pytanie tam asystentowi, jak mam odpowiadać, dlaczego w Łodzi, że właśnie przyjechał do Łodzi, że zechciał się pożegnać z Łodzią tak naprawdę, bo to było pożegnanie dosłowne. Czy wie pan tak dlaczego wybrał właśnie, że w 70. rocznicę jest też pewna decyzja, tak jak nie zdecydował się pójść w sierpniu na Powązki, tak w 70. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz zdecydował się być właśnie w Łodzi. Ja się, tak jak mówię, cieszę, ponieważ przez dwa lata umawialiśmy się na to spotkanie, ciągle coś wypadało, była żona chora, coś innego. Przyjeżdżał tutaj na uroczystości, na obchody, ale na taki dłuższy pobyt to był właśnie ten, 27 stycznia. Powiem tak, a chcę być bardzo szczery. Na to się złożyło kilka czynników. Czynniki osobiste, czynniki związane z chorobą, czynniki związane z przygotowaniami do tych uroczystości. Ta decyzja zapadła dość szybko. Profesor mnie przywołał do siebie i powiedział, jeżeli chodzi o Auschwitz-Birkenau, to w tym roku ja chcę zrobić dwie ważne rzeczy. Trzeba o tym mówić, ja wychodzę z takiego założenia, poza Auschwitz-Birkenau. I dwie rzeczy. Jadę do Niemiec, do Wannsee wcześniej, w styczniu tego roku, żeby Niemcom przypomnieć o tym wszystkim. A w Polsce to uważam, że najlepsza będzie Łódź i Centrum imienia Edelmana. To jest to miejsce, gdzie ja powinienem przemawiać. Więc jego wybór był absolutnie świadomy. To o tym mogę zapewnić, tu nie było żadnego przypadku. Co więcej, myślę, że nie zdradzam tu żadnych tajemnic. Przyjechał bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę. Przyjechał bardzo zadowolony. Oczywiście najpierw odpytał mnie ze wszystkiego, co działo się w Auschwitz-Birkenau. Powiedział, dobrze. A ja byłem w Łodzi, było bardzo dobrze, powiedzieliśmy tam bardzo ważne rzeczy i tam trzeba było być. Czy jeszcze ktoś ma? Dwa zdania o relacjach z Janem Marskim, w wielkim telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o wojnę, to Jan Karski był tym człowiekiem, który został między innymi przez otoczenie Zofii Kossak wysłany po to, żeby przetestować Władysława Bartoszewskiego, czy można mu zaufać. Oni wiedzieli o tym, że to jest jakiś chłopak z dobrej rodziny, która mieszka na Żoliborzu, który był w Auschwitz i wyszedł z tego Auschwitz. No, to oczywiście, nawet przy liczbie zwolnionych z Auschwitz, zawsze dla konspiracji oznaczało na początku pewien dystans. No, trzeba takiego człowieka sprawdzić. I byli szaleńcy. A może on nie wie, że chodzi za nim gestapo. Ale Jan Karski przyszedł do domu do Władysława Bartoszewskiego. Usiadł na parapecie okna, tak żeby mieć cały czas widok na ulicę Słowackiego, jak rasowy konspirator. Miał wtedy lat 28.
ale był już był przedwojennym, doświadczonym oficerem. Wiedział, jak się zachować w takich sytuacjach. I zaczął wypytywać Władysława Bartoszewskiego w najdrobniejszych szczegółach o topografię obozu Auschwitz. Dlaczego? Dlatego, że przed wojną na terenie późniejszego obozu mieściły się koszary polskiej kawalerii, gdzie służył Jan Karski. Po prostu dobrze znał rozkład budynków, które potem zostały zaanektowane na obóz Auschwitz. W ten sposób sprawdzał, czy ten chłopak rzeczywiście był w Auschwitz, czy nie zmyśla. I ta rozmowa przesądziła o tym, że Władysława Bartoszewskiego dopuszczono mocniej do konspiracji, zaufano, więc Karski miał tu ważną rolę do odegrania w życiu Władysława Bartoszewskiego, chociaż potem, wiadomo, wyjechał z tajną misją, to już znamy tę historię i już się do końca wojny nie zobaczyli, nie spotkali. Spotykali się po wojnie i utrzymywali ze sobą relacje, dużo ze sobą korespondowali, chociaż przy zaznaczeniu pewnych różnic. Jeżeli chodzi o ocenę stosunku Polaków do Żydów w trakcie II wojny światowej, jak Państwo wiedzą, ocena Karskiego z biegiem lat była wyrażana coraz ostrzej. Profesor nie ukrywał ciemnych stron, ale zawsze cieniował, też miał inne doświadczenie, prawda? Miał trochę inne spojrzenie. I tu między nimi była pewna różnica, którą zresztą oni między sobą nie ukrywali, ani w rozmowach, ani w korespondencji, która się zachowała. No ale do końca darzyli się ogromnym szacunkiem, a taką rzeczą, która ich łączyła, to było to wielkie wspomnienie tej wspaniałej osoby, którą oni nazywali ciotką, czyli Zofii Kossak. To ich zawsze bardzo, bardzo mocno łączyło. A historia dopisała do tego puentę, o czym jak mi to jakoś wpadło do głowy, kiedy pisałem tuż po śmierci profesora w weekend wspomnienie o nim na łamach Tygodnika Powszechnego. Tak się złożyło, że Jan Karski urodził się 24 kwietnia 1914 roku. Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 roku, w 101. rocznicę urodzin Karskiego. Ale jednocześnie w dzień ważnej rocznicy, takiej rocznicy, która że w Polsce nie ma wielkiego znaczenia, ale dla historii XX wieku ma ogromne znaczenie. Władysław Bartoszewski zmarł dokładnie w dzień setnej rocznicy początku ludobójstwa Ormian, czyli pierwszego wielkiego ludobójstwa XX wieku, o którym, jak Państwo wiedzą, duża część świata z Turcją na czele nie chce do dziś pamiętać i tę pamięć o tym pierwszym wielkim ludobójstwie XX wieku, które zapowiedziało kolejne ludobójstwa, jakoś chce stłamsić. Ja też nie jestem człowiekiem, który by tu na siłę dopisywał jakieś wielkie filozofie, wielkie teorie, ale cóż, fakty są takie. Jest zbieżność dat. Kropka. Dziękujemy bardzo. Zawsze bardzo dziękujemy, bo Twoje opowieści i prowadzenie czy siebie samego w ramach spotkania czy w rozmowie z gościem jest zawsze niezwykle ciekawe. Mam nadzieję, że od września uda nam się kontynuować nasze spotkania, bo to czerwiec, to już urlopy i tak dalej. Także za dziś Państwu bardzo dziękujemy. Dziękuję Marku i mam nadzieję, że od września znów coś wymyślimy ciekawego. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie.